Wie pan, niech mi pan po prostu może najpierw odpowie, jakie kwalifikacje powinien mieć, jakie cechy powinien mieć kandydat na ambasadora? No, powinien mieć etos państwowca w moim przekonaniu. Powinien rozumieć, na czym polega praca dyplomatyczna. Powinien wiedzieć, że jest reprezentantem rządu za granicą. Jasne, a powinien mieć jakieś kompetencje? To każdy polski ambasador ma kompetencje, do tego oni są odpowiednio jeszcze szkoleni przed wyjazdem na placówkę, bo rozumiem, że zaraz pan poda przykład jakiegoś konkretnego człowieka, który nie wywodzi się ze służby dyplomatycznej. Przy którym nawet pan nie potrafił ukryć zażenowania, bo pan, proszę pana, panie pośle, prowadził przesłuchanie dwóch kandydatów na ambasadorów, między innymi kandydata na ambasadora w Australii. Kandydatem na ambasadora w Australii jest pan Maciej Chmieliński. Proszę państwa, pan Maciej Chmieliński jest notariuszem w Strykowie. Oprócz tego jest doktorem nauk prawnych. Żeby nie było, że się czepiam notariusza w Strykowie. Jest doktorem nauk prawnych. Doktorat napisał pod kierunkiem profesora Zbigniewa Rała. Tak się składa, że ministra spraw zagranicznych. Pan Chmieliński jest kandydatem na ambasadora w Australii. Będzie nim za chwilę, jeśli już nie został. Jakież on... Znaczy, jego kwalifikacje to są takie, że napisał dwie książki z profesorem Lałem. Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej oraz artykuł do książki profesora Rała. Doktryna Polaków, klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym. Zajmował się myślą Humboldta, zajmował się wieloma innymi rzeczami pan Maciej Chmieliński. Jego przesłuchanie było jedną wielką kompromitacją. I mnie się najbardziej spodobało pytanie posła Krystiana Kamińskiego z Konfederacji, który wykrztusił z siebie pytanie do MSZ-u, ale jak państwo doszli do tej kandydatury? Pan był zażenowany, panie pośle. Nie przypominam sobie. Oczywiście, że pan sobie nie przypomina, bo co mam pan powiedzieć? Że to żałosny przykład tego, że wysyłamy na placówkę ludzi tylko dlatego, że napisali książkę z ministrem spraw zagranicznych? Oczywiście, że nie tylko. A jakie ma kwalifikacje ambasador Chmieliński? To sekundkę. Może najpierw, jakie kwalifikacje ma ambasador Chmieliński? No ma wykształcenie formalne. Formalne, czyli jest prawnikiem. Jest doktorem nauk prawnych, co jak rozumiem w jakiś sposób gwarantuje odpowiednio szerokie horyzonty. Taką mam nadzieję. No, słuchał pan tego, co mówił pan ambasador Chmieliński? Opowiadał o tym, że w Australii... Proszę pana, to... Ja panu przeczytam początek jego wystąpienia. Dobrze? Priorytety przyświecające realizacji tej misji obejmują kulturę i naukę. Należy pamiętać, że w Australii odbywa się wiele polonijnych imprez kulturalnych. We wszystkich stolicach Stanów funkcjonują polskie zespoły taneczno-wokalne. Człowiek, który ma być przedstawicielem Polski w Australii, teraz, w czasie wojny na Ukrainie, jedyne, co ma do powiedzenia, to to, że tam zespoły śpiewaczo-taneczne, polonijne, to jest jedyne, bo to jest wystąpienie. Panie ministrze, wysoka komisja, panie kandydacie, może najpierw pytanie do MSZ-u znowu. Jak państwo doszli do tej kandydatury? Znaczy, tutaj pan kandydat nie ma żadnego doświadczenia dyplomatycznego. Z notki biograficznej wynika, że dosłownie żadnego. Nie wspominając o zainteresowaniu Australią. Główne projekty badawcze to, jak mamy wypisane, niemiecka myśl polityczno-prawna indywidualistycznego anarchizmu i liberalizmu, filozofia prawa Immanuela Kanta, modele prawa we współczesnych teoriach umowy społecznej versus modele prawa w koncepcjach komunitariańskich. No raczej nie wskazuje to na kogoś, kto pretenduje do bycia polskim ambasadorem. Najbliżej tematu polityki zagranicznej wydaje się być poprzez fakt bycia z tej samej uczelni i napisania kilku wspólnych książek z obecnym ministrem spraw zagranicznych, panem Rałem. Ciężko jakby wytłumaczyć, jaka logika za tym przemawia. W związku z tym jakby to pierwsze pytanie. I teraz pytanie do pana Chmielińskiego. Tak jak przed chwilą przytoczyłem, no nie ma pan doświadczenia, no nie ukrywajmy. Czy nie uważa pan, że ten brak doświadczenia stanie na przeszkodzie, żeby dobrze realizować tą funkcję, do której pan aspiruje? Jak panu przedstawiano właśnie temat bycia, zostania ambasadorem w Australii, nie czuł pan pewien dyskomfort, że jednak no, nie jest pan wystarczająco przygotowany i jednak nie powinien pan tej funkcji obejmować? No i pytania odnośnie polityki australijskiej.
Pierwsze to odnośnie współpracy z Chinami, o której pan już wspominał. Wiemy, że ona się pogarszała od dłuższego czasu. Wydaje się, że w styczniu takie, powiedzmy pod tym względem, zmiany mogły nastąpić, ponieważ pierwszy raz w Chinach zamówiono osaliski węgiel od pewnego czasu. Czy uważa pan, że takie rozprężenie nastąpi, czy raczej powinniśmy się spodziewać wzrostu konfrontacji i logiki polityki blokowej w tamtym regionie? Drugi temat surowców. Mówił pan też o różnych surowcach, ale chyba nie wspomniał, w pewnym razie nie słyszałem na temat gazu LNG, ponieważ no wiadomo, że Polska przywiązuje dużą wagę do importu tego ostatniego. Czy może być to jakaś konkurencyjna oferta dla polskich odbiorców i jaki jest dotychczasowy stan kontaktów na tej płaszczyźnie? Współpraca polsko-australijska. Mówił pan o tym, że pierwszy raz za pierwsze 10 miesięcy zeszłego roku to saldo było ujemne. Z czego to wynikało? Jakie byłyby jakby główne przyczyny tego? No i temat inwestycji australijskich w Polsce. No jedną w naszych tak ciąży ta kwestia tych inwestycji w budowę dwóch kopalń węgla w Lubelskim i na Śląsku. Tutaj spółki oskarżają nasze władze o blokowanie tych inwestycji poprzez łamiące umowy opieszałości, faworyzowanie naszych spółek. Czy mógłby pan tutaj zwięźle przedstawić i uzasadnić stanowisko polskie w tej sprawie i jakie może mieć to wpływ na te relacje dwustronne? Dziękuję. Gdy chodzi o pierwsze pytanie dotyczące kwalifikacji, z mojej oceny, naszych relacji australijsko-polskich, a przede wszystkim wewnętrznej sytuacji Australii wynika, że no, kultura jest dość i nauka jest dość istotnym takim czynnikiem, który może nam w przyszłości po prostu pomóc, gdy chodzi o osiąganie też i innych celów. Tak? Czy ja się nie boję, to jest rozumiem tak, o polską dyplomację, czy ja się nie boję, że sobie nie poradzę, krótko mówiąc. Prawda? No, oczywiście, panie pośle, nasze osobiste jakieś lęki. Panie pośle, naprawdę, bardzo proszę. Mają i grają zawsze jakąś rolę. Ja się naprawdę zastanawiałem dość długo nad tym, czy się zdecydować na tę propozycję. Ostatecznie po przemyśleniu się na nią zdecydowałem. Wydaje mi się, że mogę po prostu tutaj dla dobra polskiej dyplomacji coś zrobić. Kandydaturę pana Macieja Chmielińskiego na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Australijskim oraz w krajach dodatkowych akredytacji wymienionych wcześniej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem kandydatury? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Głosowało 23 posłów, 13 głosów za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się.